Tak, witam ponownie w mojej kuchni. Dużo się dzieje. W tej chwili na patelni jest kolejna porcja ugotowanych ziemniaczków. One były ugotowane w mundurkach. W tej chwili je obsmażam. One posłużą jako uzupełnienie kanapki ze śledzikiem. Tutaj jest cukinia. Zobaczcie, że ona trochę już się zmieniła. Była najpierw w całości, później pokroiłem ją w paski. Obsmażyłem ją w tej chwili i za chwilę będę z nich robił szaszłyczki z czarnymi oliwkami, z serkiem mozzarella, z podrzelkami. Czyli jesteśmy na Bałkanach, tak? Jesteśmy w tej chwili na Bałkanach. Ten dodatek do czego ten szaszłyczek będzie? Ten szaszłyczek będzie dodatkiem do czewapi. W tej chwili tutaj już jest mięso, które jest przygotowane z przyprawami. Tak, tak. Pachnie. Po zapachu przyszedł. Pachnie, no wiedziałem, że jak się roztoczy to pojawią się od razu głodne. Ziemowit kiedyś był w Albanii, prawda? Pamiętasz te smaki, bo to pamiętam. Są właśnie bałkańskie Pamiętam pyszne jedzenie, Chętnie tutaj przejmę cokolwiek. Za chwilkę będę miał po prostu czarno na patelni, a tego nie chcemy. Przejmę i przyjmę. Dobrze, bardzo się cieszę, bo będzie co zjeść. To będzie taki dodatek polski do holenderskich śledzi. Te ziemniaczki będą uzupełnione jeszcze sosem, Powiedz, co to jest jeszcze? Do czego to nam posłuży? To jest rachat lokum. To jest słodycz, który jest chyba najbardziej znany na Bałkanach i w zasadzie i w Turcji, i w Grecji możemy to spotkać. Będziemy się tym częstować na deser. Do gorzkiej jako dodatek idealne. Do czegoś, czy po tak, prostu jako dodatek do czegoś. W Bośni jest to bardzo popularny dodatek. Właśnie tam kawę przygotowuje się w takich tygielkach. Okay. I to jest absolutnie niezbędny dodatek do tradycyjnej kawy po bośniacku. No. Jeżeli zamówicie taką kawę, na pewno dostaniecie ją w tygielku z filiżanką plus porcja słodyczy. Uwielbiam Ziemka za to, że on zawsze coś powie mądrego. No. Bo ja taką kawę robię i jem takie rzeczy w domu. Bardzo. I dlatego jesteś zdrowym człowiekiem. Tak jest. Czego ci bardzo zazdrościmy. Jak ty podczas swoich podróży motocyklowych znajdujesz czas na gotowanie? Masz w tym kuferku patelnię i specjalne przyrządy? Nie, moje podróże motocyklowe... To wy tu? To w zasadzie jest zbieranie inspiracji, zbieranie smaków, również przepisów i szukanie nowych rzeczy. Nie bójmy się doświadczać, nie bójmy się być otwarci na nowych ludzi, na nowe doświadczenia, na nowe kontakty. I nie przywoźmy tylko magnesów, muszelek czy buteleczek z piachem. Tylko przyprawy na przykład, tak, przyprawy. Kupmy sobie przyprawę, jakąś wędlinę, kawałek sera. Może to będzie jakiś domowy alkohol albo jakaś wędlinka. Bądźmy otwarci, bądźmy odważni. Eksperymentujmy później, prawda? Tak, bo ty choćby nawet dzisiaj w naszej kuchni łączysz różne smaki. Tak, ja się inspiruję tym, co przywożę. Staram się połączyć tym, co mamy na podorędziu, co jest w domu, czyli zawsze jest ziemniak. Mamy teraz akurat świetny okres na pomidory, w związku z tym wykorzystam je do zrobienia aromatycznego sosu, który już tam sobie z boku odpoczywa. Ale podczas podróży odwiedzasz restaurację? Też. Odwiedzasz. Mhm. Restauracja, w której byłeś najwyżej położona, pamiętasz? Gdzie była? Nie pamiętam. Okay. Jeszcze nie zwiedzałem Alp. Tej, którą ci teraz pokażę, na pewno nie byłeś, bo taka restauracja, drodzy państwo, jest w Himalajach.